Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na kolejnej sesji i otwieram 87. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Wpłynął do mnie wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie sesji w trybie artykułu 15 ustęp 7 ustawy o samorządzie powiatowym. I przedstawię Państwu teraz porządek obrad, jaki zarząd zaproponował. Proponowany... Aha, jeszcze może zanim porządek obrad, to stwierdzimy prawomocność obrad. Dobrze? Czyli bardzo proszę wszystkich Państwa o zalogowanie się i potwierdzenie swojej obecności na kworum. Jeszcze pani Jadwiga i pan Mirosław. Jadzia już jest, a Mirek jeszcze. I czekamy na pana Mirosława. A kliknij na kworum tam na to na dole. O, jest. Dobra, poszło. Dobrze, stwierdzam, że na sesji obecnych jest 14 radnych, a oznacza to, że jest wymagane kworum. Możemy podejmować uchwały. I wracam do tego, co powiedziałem wcześniej, czyli Zarząd Powiatu zaproponował następujący porządek obrad, czyli punkt pierwszy jest to otwarcie obrad 87. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci ustalenie porządku obrad, punkt czwarty podjęcie uchwał w sprawach i to będą takie uchwały. Zmian budżetu powiatu na rok 2023, b zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2023-2036 i punkt C przystąpienie do tworzącego się klastra energii pod nazwą Bartoszyce Plus i punkt piąty zamknięcie obrad 87. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Nie widzę uwag, wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu ten porządek przyjęła. Wobec tego przechodzimy do realizacji tego porządku obrad, czyli do podjęcia uchwał w sprawach. I proszę Państwa, tak, pierwsza uchwała dotyczy zmiany budżetu powiatu na rok 2023. Jest to uchwała nr 87/414/2023, uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023. I tu Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Zgodnie z sugestią, jaką miałem na ostatniej sesji, nie będę czytał już tej długiej uchwały, ponieważ ona jest wszystkim Państwu radnym znana dobrze. To jest po prostu korekta budżetu na 2023 rok jeszcze i myślę, że mogę przejść do głosowania. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to tak zrobię. I przechodzimy wobec tego do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Jeszcze pani Jadzia. Stwierdzam, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji i uchwała, która jest jakby nierozłącznie związana z tą uchwałą, czyli w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2023-2036. Jest to uchwała nr 87/415/2023. I Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala tutaj, co następuje. Treść uchwały jest Państwu znana. Wobec tego myślę, że możemy przejść do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu?
Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę również do realizacji. I trzecia uchwała w sprawie przystąpienia do, jest to uchwała 87/416/2023 z dnia dzisiejszego w sprawie przystąpienia do tworzącego się klastra energii pod nazwą Bartoszyce Plus. I tu po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. To pozwolę sobie jednak przeczytać, bo jest krótka. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy, wyraża się wolę podjęcia współpracy i przystąpienie powiatu bartoszewskiego do klastra energii pod nazwą Bartoszyce Plus. Punkt drugi, zasady funkcjonowania klastra energii pod nazwą Bartoszyce Plus zostały zasady współpracy partnerów, wyznaczenie koordynatora, jego obowiązki i uprawnienia określone zostaną w porozumieniu o tworzeniu klastra energii pod nazwą Bartoszyce Plus. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak? Bardzo proszę, pan radny Wiesław Kurach. Może bym poprosił o trochę więcej informacji wnioskodawców, bo to jest taka ogólna informacja, a myślę, że część radnych też by chętnie usłyszała. Dobrze, ja pozwolę sobie przeczytać uzasadnienie w takim razie, dobrze? Bo ono oczywiście jak zawsze jest. Dobrze. Uzasadnienie. Artykuł 2 punkt 15a ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii. 15a. Klaster energii. Jest to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty, o których mowa w artykule 7 ustęp 1 punkt 1, 2 i 4, 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku, prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dziennik USA z 2023 roku, pozycja 742 i 1088 lub jednostki samorządu terytorialnego dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kilowoltów na obszarze działania tego klasa nie przekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Jest to dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1526 oraz z 2023 roku, pozycja 572 lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. To jest dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 40 i 572. Klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany dalej koordynatorem klastra energii. Artykuł 12 stanowi o wyłącznej właściwości, stanowi, że do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy punkt czwarty, stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywania sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej, punkt ósmy, litera H, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących m.in. współdziałania z innymi powiatami i gminami, jeśli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątków. Celem powstania klastra energii pod nazwą Bartoszyce Plus jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców, wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej i ciepła pochodzących z odnawialnych źródeł energii produkowanych przez firmy z terenu powiatu i dla odbiorców z terenu powiatu. W związku z powyższym podjęcie uchwały niniejszej jest zasadne. Tutaj istotne jest to ostatnie zdanie, które przeczytałem, myślę, które jakby tłumaczy, po co my to robimy. Jeśli są jakieś jeszcze pytania, to bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Starosto i Szanowni Radni, powiem tak, w imieniu Burmistrza dziękuję za przygotowanie tej uchwały i podjęcie dyskusji w tym temacie. Rada Miasta Gminy Miejskiej Bartoszyce podjęła tą uchwałę. Tu chodzi, no nazwa już jest przyjęta niejako z uchwały Rady Miasta, to wynika, Bartoszyce Plus, czyli Bartoszyce i wszyscy chętni, krótko mówiąc. Pan burmistrz złożył taką prośbę do pana przewodniczącego zarządu, do pana starosty w tym temacie. I tu chodzi o to, że
tak jak to wszyscy dokładnie o tym wiemy, to jest po prostu porozumienie cywilnoprawne, nie generujące na chwilę obecną żadnych kosztów. Koszty wtedy pojawią się, kiedy będziemy się starali o składali wnioski w swoim interesie, interesie wspólnym współzałożycieli klastra. I chodzi tutaj o to, że są pewne programy finansowe kierowane do właśnie tylko i wyłącznie do klastrów i członków klastrów, gdyż nie są to małe pieniądze. I tu mam na przykład przed sobą, to jest Ministerstwo akurat ogłoszony Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny. Przede mną to, co żeśmy rozmawiali na sesji, leży inny wniosek skierowany też do członków klastra i tu mówimy o pieniądzach, po które dzięki temu możemy sięgnąć i to jest na przykład maksymalny poziom dofinansowania w zakresie wsparcia inwestycyjnego wynosi około 23-27 milionów złotych na jedną społeczność energetyczną. Żaden samorząd, tak w mojej ocenie, oprócz oczywiście tych dużych miast, nie jest w stanie w naszej wielkości sam wygenerować 27 czy 30 milionów złotych, żeby przeprowadzić na przykład modernizację kotłowni, tak jak bardzo często jest spółka Cowik. Jest kotłownia na ulicy Limanowskiego, nie wiadomo co się teraz będzie działo z drewnem, opałem i tak dalej, piecami, to wszystko klimaty i inne rzeczy, ochrona środowiska. Dlatego powinniśmy podjąć takie działania, żebyśmy mogli mieli zawiązane porozumienie, które się nazywa klaster energetyczny i mogli po te środki stawać i starać się je zdobyć. Gdy takiego klastra nie będziemy, tego porozumienia między samorządami, tak jak tu w uzasadnieniu jest na terenie powiatu 5 gmin, maksymalnie 5 gmin i teren, obszar jest powiatu, czyli to są skierowane pieniądze na konkretny obszar, żeby można było na całym obszarze mniej więcej zadbać o zrównoważony rozwój tych odnawialnych źródeł energii i zmiany zasilania, bo to też różnie bywa. Teraz okazało się, że niedawno gmina płaciła dofinansowanie na gaz. Teraz gaz ziemny okazuje się, że jest nie bardzo, nie halo. Na pompy ciepła, z pompami ciepła też jest różnie. Także my powinniśmy być już patrzeć w przyszłość i być elastyczni i takie porozumienie zawrzeć. I tu na przykład rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny. Tu na przykład jest limit środków przeznaczonych na dofinansowanie 1,5 miliarda złotych. To w szczegóły już nie chcę wchodzić, ale to są duże pieniądze. Jednostka sama, tak jak na przykład miasto Bartoszyce, to jest 30%, no 25% budżetu, no nie jest w stanie nawet pozyskać, sama wygenerować te pieniądze, czy powiat tak samo. To są, jeżeli mamy 27 milionów na przykład na klaster, jeżeli wy będziecie, jako powiat będziemy chcieli zmodyfikować kotłownię, my w Cowiku się może okazać, że ktoś jeszcze będzie, bo to też może być przedsiębiorstwo, będzie chciał wejść w fotowoltaikę na większym terenie i będzie chciał skorzystać z klastra, czy możliwości dawanych przez klaster, bo są inne możliwości dla przedsiębiorców też, które właśnie teraz widać w mieście, ile mamy fotowoltaiki i z tego, co ja dobrze pamiętam, my mieliśmy chyba 321, jak to się mówiło, punktów, które ma fotowoltaikę i to było ponad chyba 2 czy 4 megawaty na naszym terenie. Po prostu nie wziąłem tej ściągi z sobą, ale to nie jest w kilowatach, to już jest w megawatach na terenie miasta, bo o to zapytaliśmy właśnie przy klastrze, o to żeśmy zapytali, to wychodzi, że to moc fotowoltaiki na terenie miasta to jest liczona w megawatach. Także to idzie do przodu i nie powinniśmy zostawać w tyle i takie porozumienie powinniśmy podpisać. Podpisane, leży, czeka, mamy pomysły, mamy projekty. Coś zaczynamy robić, bo na przykład wnioski należy składać w terminie, w tym przypadku są tutaj otwarte 13 lutego 2023, 30 czerwiec 2024. Czyli jest czas, coś się pokazuje, ogłoszenie, mamy czas na przygotowanie się, może się okazać, że mamy projekty na przebudowę, remonty i inne rzeczy, pozwolenia na budowę, w zależności od warunków, jakie tam są i co musimy spełnić, mamy czas na przygotowanie się.
Także to tak pokrótce mówiąc. I tutaj na przykład do 29 lutego jest też nabór wniosków dotyczących instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne dla działania B1, demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne, inwestycja i to numerki B222 i ogólna pula środków do wykorzystania 241 206 000. To jest niejako też na rozwój, na pokazanie, co my chcemy zrobić. Są różne projekty, pokazują się różne pieniądze. W momencie, kiedy mamy założony klaster, ktoś coś ciekawego znajdzie, spotkamy się już oczywiście w mniejszym gronie, ci, co będą na rzecz klastra pracować, bo to po prostu będzie potrzebna praca pracowników urzędów poszczególnych, żeby tam dopieli, przypieli i tak dalej, żeby pewne rzeczy zostały skompletowane, przede wszystkim cała dokumentacja. To na chwilę obecną tyle, a same szczegóły to będą tam, gdzie my będziemy składali wnioski, będziemy się starali złożyć wniosek o dofinansowanie. Tam będzie szczegóły, co musimy mieć, jak to będzie kosztowało, czy wtedy faktycznie musimy, czy może okazać, że też nam sfinansują projekt zamienny, jakiś remont czy coś innego, przebudowę i to wszystko zależy od naboru, do którego będziemy startowali. To na razie na tyle i tyle było przekazane też na sesji Rady Miasta. Jasne. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan Wiesław. A czy inne gminy też podejmują podobne uchwały? I drugie pytanie jeszcze, bo mówimy o koordynatorze, że będzie wybierany i na dzień dzisiejszy, tak jak tutaj w uzasadnieniu, bo nie ponosimy żadnych kosztów, ale od kiedy te koszty mogą się pojawić, bo być może nie każda gmina, która wejdzie w to, będzie zainteresowana w danym momencie modernizacją swoich obiektów. Jak mogą być wtedy dzielone koszty? Bo krótko. To koszty są dzielone wtedy, jeżeli powiat składa wniosek, że chce na przykład modernizować kotłownię czy fotowoltaikę na wielkim obszarze postawić, to są koszty, wkład własny, ile tam trzeba włożyć, to już jest po stronie głównego beneficjenta. To jeżeli miasto będzie składało, to powiat nie będzie do tego dokładał. To po prostu to nam umożliwia, że będziemy mogli startować do konkursów i to daje odpowiednią punktację. Jeżeli jest klaster, to jest tam jeden czy dwa punkty do oceny wniosków i tak dalej, to jak to po prostu przy środka zewnętrzny wygląda. Proszę, pan starosta jeszcze chciał dwa słowa. Proszę bardzo. Raz. Szanowni państwo, panie przewodniczący, no, podjęcie dzisiaj tej intencyjnej, podkreślam intencyjnej uchwały dotyczącej przystąpienia, czy możliwości przystąpienia do klastra, dlatego że tego energetycznego, no, polega po prostu na zgłoszeniu woli jakby przystąpienia do tej organizacji. Natomiast przy podpisywaniu już bezpośrednio potem porozumienia będziemy mogli się zorientować, jakie to są koszty dokładnie, ewentualnie, bo będą wskazane przecież i projekty i programy, z których będziemy mogli korzystać i albo przystąpimy, albo nie przystąpimy, jeżeli koszty będą nas przerastały. Ale ja uważam, że głównym, podstawowym elementem przystąpienia do klastra to jest możliwość, powiat będzie miał możliwość udziału i realizacji tych przedsięwzięć w ramach działań objętych bezzwrotnym wsparciem, dotyczącym tego wszystkiego, co mówił pan Pająk, co mówił w uzasadnieniu pan przewodniczący. Myślę, że w tej chwili podjęcie uchwały intencyjnej, no, leży w naszym interesie. Potem będziemy się dalej zastanawiali, co z tym wszystkim zrobić. Mam nadzieję, że będziemy rozmawiali z fachowcami, tak, którzy nam jakby tak dokładnie opiszą to wszystko, o co pyta tutaj pan Wiesiek Kurach. I z czystym, powiedzmy, z czystym, z pełną świadomością przystąpimy lub nie do tegoż klastra. Przy czym zawsze jest tak, że z tworzenia takich instytucji jak klastry wynikają same pozytywne rzeczy, czyli zawsze ta punktacja jest dużo wyższa i dużo łatwiej jest to pozyskiwanie tych środków. No a my mamy też taką kotłownię, w związku z czym no, warto się jakby być blisko tych pieniążków, które możemy uzyskać. I powtarzam raz jeszcze, jest to wsparcie bezzwrotne. Udział beneficjenta, tak jak tutaj rozmawialiśmy, no, nie jest jeszcze ściśle określony, ale to może się wahać od 15 do 30%. Tak.
Także bardzo bym prosił, żebyśmy tę uchwałę dzisiaj przyjęli, a potem będziemy się zastanawiali, co dalej przy podpisywaniu porozumienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan wicestarosta, pan Marcin Matejewski, jeszcze dwa słowa. Tak już podsumowując króciutko, chodzi o właśnie, tak jak pan starosta powiedział, podjęcie uchwały intencyjnej, która pozwoli nam przede wszystkim sięgnąć po środki, które są z poziomu z powiatu, ekosamorządu niedostępne. Jako klaster będziemy mieli pewną podmiotowość i możliwości osiągnięcia środki przede wszystkim z Krajowego Planu Odbudowy. Jak państwo wiecie, już z doniesień medialnych prawdopodobnie to będzie kwota 5 miliardów złotych przekazana przez Unię Europejską na ten, właśnie na cele związane z odnawialnymi źródłami energii. W związku z czym myślę, że samo podjęcie takiej uchwały intencyjnej nie rodzi żadnych konsekwencji, a przede wszystkim otwiera nam nowe możliwości na pozyskiwanie środków zewnętrznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Grzegorz Mucha, proszę. Ja mam jeszcze jedno krótkie pytanie, nawiązując do wypowiedzi tutaj Wiesława Kuracha. Czy były prowadzone rozmowy z samorządami z naszego powiatu i które samorządy zdecydowały się, żeby też do tego klastra się włączyć? Dziękuję. Proszę bardzo, pan Pająk. Ja nie odpowiem tutaj w imieniu burmistrza, ale z tego, co rozmawiałem z burmistrzem, to burmistrz właśnie zaproponował przede wszystkim tu starostwo, jako że tak powiem, najbliższy samorząd, krótko mówiąc, po lokalizacji po drugiej stronie ulicy, obejmujący obszarem cały powiat. Rozmawiał burmistrz z innymi wójtami, burmistrzami, po prostu tego nie wiem. Ale jest taka możliwość, że po prostu będą rozmawiali i jak nas usłyszą tutaj, to może nawet sami po prostu zajrzą troszeczkę w temat i będą chcieli przystąpić do tego klastra, który my tutaj właśnie staramy się, że tak powiem, założyć i podpisać po prostu wspólne porozumienie. Odpowiadam też tutaj też, no znalazłem to akurat w internecie, że powstaje wieluński klaster energii, także klastry powstają. Chodzi przede wszystkim o no pieniądze, wiadomo, że są. Wchodzi tak zwana teraz nowa, ta stara, nowa technologia, może, że tak powiem, odgrzana, kogeneracja, czyli produkcja ciepła i przy okazji produkcja energii elektrycznej, czy nawet na odsprzedaż, czy na potrzeby własne, to w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, bo są i hotele zasilane gazem ziemnym i mają kogeneratory, energeneratory, tak to się jakoś dziwnie nazywa, urządzenia, które produkują prąd i ciepło. I w naszej spółce COWiK taki pomysł też się pojawił, żeby przynajmniej mieć, może nie na całą, nie całkowicie polegać na tym, ale chociaż stopniowo zacząć wchodzić w ten temat i zobaczyć, jak to po prostu będzie, jaki to będzie koszt przyłączenia, zmiany instalacji i tak dalej. Przynajmniej chodzi o podgrzewanie ciepłej wody na lato, żeby nie uruchamiać tych dużych pieców, tylko w mniejszym zakresie to po prostu robić. A to oczywiście to muszą być projekty przeliczone, wyliczone, moce i tak dalej, do których my tutaj no, na pewno nie wyliczymy sami sobie. Także co pan starosta powiedział, to musi być fachowo zrobione i żebyśmy mogli z tego skorzystać. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan. Czyli główną ideą całego tego przedsięwzięcia jest wyremontowanie COWiK-u, tak? Plus powiedzmy pieców lub instalacji. Z naszego punktu widzenia, przepraszam. To jest nasz pomysł na COWiK. My w tej chwili na wielu budynkach komunalnych mamy położoną fotowoltaikę, która działa na tych obiektach, na szkołach i tak dalej. Tu jest taki pomysł większy. Może się okazać, że to nie będzie za kwotę na COWiK, ale po fragmencie tu trochę, tam trochę, trochę z ochrony środowiska, nie zamykamy sobie drogi, gdzie są te skierowane pieniądze typowo do klastrów. Mamy otwartą drogę, możemy część wziąć z ochrony środowiska, jeżeli taka możliwość będzie przez klaster coś wziąć, żeby po prostu jak największej ilości miejsc można było sięgnąć, żebyśmy sobie sami drzwi nie zamknęli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że już na wszystkie pytania padły odpowiedzi, wszystko jest jasne. Tak, może pan Wiesław Kurach jeszcze, ostatnie proszę bardzo. Pytanie, bo z tych informacji, które tutaj do nas dotarły na podstawie tego, co pan przewodniczący przeczytał, czyli podejmując się uchwały intencyjną, jak gdyby dalsze działania cedujemy na zarząd, czyli w imieniu już
powiatu wszelkie działania będzie podejmował zarząd, tak? Czyli rada nie będzie miała wpływu już na dalsze procedowanie tego typu uchwał związanych z klastrem. Pan starosta, proszę bardzo. Nie, no tu zawsze uchwałę powierza się tak samo. Pan starosta, proszę bardzo. Każdą uchwałę się. Ja nie wiem, jak tam dokładnie, czy tam jest. Wszystko się zgadza, ale szanowni państwo, no, znacie jakby proces u nas zatwierdzania tego typu historii. Rzadko to się co prawda zdarza, ale zawsze Rada brała w tym udział. Ja nie widzę nic tutaj zdrożnego, żeby Rada mogła takie porozumienie przegłosować, zatwierdzić i wszystko. No. Bo bez państwa, dlaczego my mamy sami brać na siebie coś, co może nam w ogóle nie odpowiadać, jeśli... No tak, ale jeśli w tym porozumieniu dojdziemy do wniosku, że nie będzie nam to pasowało, to w ogóle nie podpiszemy tego porozumienia i nie będziemy w klastrze. Natomiast całość treści dotyczących porozumienia będziemy tutaj dyskutować między sobą. Ja bardzo chciałbym nawet, żeby Rada zatwierdziła nam taki pomysł. Ale proszę bardzo, czy już chyba wszyscy, tak, czy jeszcze pan Robert dla słowa, proszę, ale już proszę. Tak, w celu uzupełnienia, Rada Miasta też podjęła, mieliśmy takie wzory porozumienia, przesłane nam przez, nie pamiętam kogo to złożone wojewódzkiego, czy złożone przez kogoś, poznaję, tak powiem, po koleżeńsku. Porozumienie, podpisane porozumieniem, jeżeli zarząd dojdzie do wniosku, że nie, tak jak pan starosta powiedział, to nie, że to się nie będzie kalkulowało. Rada Miasta podjęła decyzję, że dała wolną rękę dla burmistrza, że takie porozumienie może podpisać. Kwestia później ustalenia koordynatora, wiadomo, że koordynator zawsze będzie miał więcej roboty, krótko mówiąc, bo ktoś musi tego tematu też pilnować. I zawsze, jeżeli chodzi będzie o wydawanie środków finansowych, to zawsze to musi być ujęte w projekcie czy w uchwale dotyczącej budżetu i wydatkowania pieniędzy na konkretny cel. Także za każdym razem, jeżeli będzie pomysł i coś będzie możliwość posięgnięcia po nabór, żeby sięgnąć po pieniądze z jakiegoś źródła, no to trzeba, dajmy na to, będzie 5% mieć wkład własny, to trzeba będzie go w budżecie przegłosować. I to wtedy będzie konkretna wiadomo o co, na co, kiedy, w jakim zakresie, co będziemy robić i tak dalej. Czyli tak jest, jeśli po prostu trzeba będzie wydać pieniądze, zmienić budżet, to i tak Rada musi tą uchwałą zatwierdzić. Szanowni państwo, myślę, że już wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. No, myślę, że możemy przejść do głosowania. Wobec tego zadaję państwu pytanie, kto, ale już zakończyliśmy dyskusję. Kto z państwa... Proszę bardzo. Nie tędy droga, wydaje mi się. Ja jedną rzecz chciałem się zapytać pana starosty. Czy rozmawiał pan z burmistrzami i wójtami z terenu powiatu, bo to jest ważną rzeczą. Natomiast w tym momencie, o tym co tu rozmawiamy, uchwała dotyczy całego powiatu, a nie było prowadzonych tych rozmów z poszczególnymi wójtami, gminami, wójtami czy burmistrzami. No, to jest też ważna rzecz. Dziękuję. Proszę panie starosto, jeśli można. Tak, oczywiście tu każda gmina no, sama decyduje o tym. To nie jest tak, że powiat jako powiat w sensie administracyjnym ma prawo narzucić, czy jak powiat przystąpi, to gmina Sępopol, gmina Bisztynek, Górowo i tak dalej z mocy naszej decyzji będą w tym klastrze. Nie, te gminy będą osobno sobie podejmowały decyzje. My jako sama jednostka administracyjna powiatu bartoszyckiego podjęliśmy tę decyzję, czy podejmiemy tę decyzję po to, żebyśmy mogli my jako starostwo, że tak powiem, skorzystać z możliwości pozyskania tych środków, bo mamy u siebie właśnie taką kotłownię, która za chwilę będzie wymagała naprawdę jakichś dużych nakładów. W związku z tym no, warto sięgnąć po te środki. Czy nam się uda, to nikt nie wie, tak? Czy w ogóle przystąpimy do tego klastra, też jeszcze na razie nie wiemy. Zobaczymy, jakie będą warunki w tym porozumieniu, kto tam będzie koordynatorem i tak dalej. Ja wiem, że tutaj ci panowie fachowcy, którzy już rozmawiali też i w mieście i z nami, to też rozmawiali z gminami. Nie wiem tylko, jakie są decyzje gmin, tak? No, zobaczymy za chwilę, pewnie w nowym roku, po nowym roku będą też przystępować do podejmowania takich uchwał, no więc będziemy wiedzieli, tak? Poza tym, ja tego głośno nie chciałem mówić, im nas mniej do podziału, tym lepiej, nie? Dziękuję bardzo.
Ale ja zapytałem się jednoznacznie, czy pan starosta rozmawiał z wójtami, z burmistrzami. Ale to nie jest moim obowiązkiem, ani nawet zamiarem rozmawiania z szefami gmin, bo to tutaj inicjatorem tego jest rzeczywiście pan burmistrz i plus grupa związana już z możliwością pozyskiwania tych środków. No i oni tutaj ustalili pewne zasady. Chcą, żebyśmy my do tego przystąpili, zwrócili się, więc my albo wyrazimy tę wolę, albo nie. Zapewne zwracają się do pozostałych gmin, które wyrażą albo nie. No więc tutaj dlaczego starosta? Tu nie ma na to wpływu żadnego. To nie jest moja inicjatywa, więc trudno mi tutaj się odnosić do poszczególnych, że tak powiem, gmin. Dziękuję i namawiania bardzo. Ich do tego. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko dodam jedno zdanie, że każda jednostka samorządu terytorialnego jest niezależna i samorządna i sama podejmuje decyzje, co chce i czego nie chce. Szanowni Państwo, przechodzimy wobec tego do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, Szanowni Państwo, że jeszcze jeden głos. Tak, 11 osób głosowało za, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Stwierdzam zatem, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła tę uchwałę do realizacji. Proszę Państwa, porządek obrad został już w tym momencie wyczerpany. I w związku z tym, że to jest ostatnia sesja w tym roku, to pozwólcie Państwo, że ja wstanę i 2 słowa powiem. W związku z tym chciałbym życzyć wszystkim Państwu szczęśliwego nowego roku, dużo zdrowia, sukcesów, radości, żeby ten rok był lepszy. I cóż, chciałbym życzyć Państwu w tym roku wszystkim i radnym, i mieszkańcom naszego powiatu takiego rządu, który nie tylko mówi o konstytucji, ale i też tej konstytucji przestrzega. Także wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, w związku z tym, że został wyczerpany porządek obrad, zamykam 87. sesję Rady Powiatu Bartoszewskiego. Dziękuję bardzo.